W tym wideo chciałbym Ci opowiedzieć o zależności Hashimoto oraz niskiego testosteronu, dlaczego jest to ważne, dlaczego warto przebadać i w jaki sposób możesz właśnie rozwiązać problem niskiego testosteronu. Także zapraszam na oglądanie wideo, zapraszam również do subskrybowania kanału oraz do zostawienia lajka. Generalnie niski testosteron oraz choroba Hashimoto są ze sobą bardziej powiązane niż się to wydaje. Z wielu badań właśnie wynika, że niski testosteron może mieć związek z reakcją autoimmunologiczną w chorobie Hashimoto. Z tego samego względu, jak pewnie zauważyłaś, więcej kobiet właśnie choruje na chorobę Hashimoto niż mężczyzn. Nawet właśnie co czwarta kobieta mówimy, że choruje na chorobę Hashimoto. I ma to właśnie związek z tym, że po prostu kobiety mają mniej testosteronu niż mężczyźni. I ten hormon testosteron jest po prostu czynnikiem ochronnym, tak, w tej chorobie Hashimoto. Czyli jeżeli masz właśnie niski testosteron i chorujesz na Hashimoto, to sprawdzenie tego testosteronu oraz po prostu leczenie tego niskiego testosteronu może Ci pomóc właśnie zmniejszyć tą reakcję autoimmunologiczną, a tym samym rozwiązać symptomy w chorobie Hashimoto. Jakie są takie symptomy właśnie niskiego testosteronu? Niskie libido, problemy ze zrzuceniem kilogramów masy ciała, głównie tutaj mówimy oczywiście o tłuszczu, rozdrażnienie, depresja, właśnie stany depresyjne oraz mała, niska masa mięśniowa. Nie mam tutaj na myśli jakiejś takiej masy mięśniowej, że na przykład nie masz bicepsa, bo chodzisz na siłownię. Domyślam się, że większość właśnie kobiet nawet nie chce mieć bicepsa, jakiejś właśnie takiej masy mięśniowej. Chodzi mi tutaj bardziej o ton mięśniowy, że po prostu zamiast mięśni masz taką jakby stlaczałą tkankę mięśniową, która również niekiedy ulega atrofii, czyli po prostu zanika i twoje mięśnie zauważyłaś, że po prostu przekształcają się w taki latający tłuszcz. Nie wiem, jak to za bardzo opisać, ale to właśnie ma miejsce, jeżeli chorujesz na niski testosteron. Także jeżeli sprawdziłaś na przykład badaniem, że faktycznie masz niski testosteron, to jak taki problem rozwiązać? Moim zdaniem najlepszą terapią są kremy bioidentyczne. To jest bardzo ważne, żebyście po prostu stosowały kremy bioidentyczne, właśnie które zawierają testosteron. I to jest taka, nazywamy to hormonalna terapia zastępcza. Taki krem bioidentyczny, krem testosteronowy właśnie może Ci pomóc uzyskać optymalny level testosteronu, a tym samym zmniejszyć właśnie reakcję autoimmunologiczną oraz rozwiązać te symptomy związane z niskim testosteronem. Także myślę, że to już wszystko w tym wideo. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, zapraszam do komentowania. Gorąco pozdrawiam i do zobaczenia w następnym wideo.